Tym razem witam się z Wami dość nietypowo, bo w plenerze, gdzie przywitało mnie słońce oraz deszcz jednocześnie, choć miało być zachmurzenie bez deszczu. No cóż, bywa różnie, natomiast nie na tym się skupiajmy, tylko na tym, co stoi obok mnie, czyli na Citroenie C5 Aircross w wersji plug-in hybrid. C5 Aircross to największy obecnie model w gamie Citroena, choć już niebawem przerośnie go model C5X, który będzie rozwinięciem C5, w zasadzie połączeniem C5, limuzyny, SUV-a coupé. Ciężko powiedzieć, czym będzie ten samochód. Na szczęście dość łatwo powiedzieć, czym jest C5 Aircross. Jest to typowy SUV segmentu C. Dzięki, że nas oglądasz, jednak zanim przejdziemy dalej, zapraszam Cię do subskrypcji oraz wciśnięcia dzwoneczka, który powiadomi Cię o naszych nowych materiałach, bo dzięki temu możemy się rozwijać. Jeśli chodzi o pas przedni C5 Aircrossa, to jest on typowy dla marki w ostatnich latach. W zasadzie ta linia stylistyczna została zapoczątkowana przez pierwszą generację C4 Cactusa, potem przejęta przez C3 i tak dalej, wszystkie kolejne modele również zyskiwały ten pas przedni, gdzie logo Citroena jest połączone ze światłami do jazdy dziennej. Poniżej mamy reflektory główne, tutaj wykonane w technologii oczywiście full LED. One są połączone pasem, który osłania nam grill. Poniżej tego, z takich ciekawszych elementów, znajdziemy zabudowania typowe dla crossoverów, które w wersji plug-in hybrid oznaczone są takim niebieskim paskiem, niebieskim w zasadzie plastikiem. Tutaj wygląda tak wlot powietrza, ale nie dajcie się oszukać, to jest zwykły plastik, to jest zwykła ozdoba, która ma dodawać charakteru temu nadwoziu. Nie pełni ona żadnej większej funkcji. Co innego z tej strony, tutaj mamy już normalny wlot powietrza do mniejszej chłodnicy. Z ciekawszych elementów z przodu warto zwrócić uwagę na te wytłoczenia na masce. Są one zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Dość ładnie to wygląda i sprawia, że maska nie jest nudna, płaska. Fajnie to kontrastuje z tymi obłościami, ponieważ tu mamy wklęsłe kształty. Według mnie bardzo ciekawy zabieg stylistyczny. Dalej widzimy typowe plastiki dla tego typu samochodów. Ładne czarne felgi, dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem, czarnymi lusterkami i dość specyficzne relingi, które mają takie ostre zakończenia z przodu. Wygląda to dość ładnie, natomiast wydaje mi się, że może tutaj dość dużo zbierać jakieś kamienie od prysków, ale to ewentualnie można zabezpieczyć sobie folią. To, co z boku istotne w C5 Aircrossie, to zabudowania, które widzimy na dole. Są to zabudowania, które podobnie jak ten pas przedni zapoczątkował C4 Cactus pierwszej generacji. Tam były tak zwane air bumpy, one były dużo wyżej. Tutaj jest to umieszczone niżej. Nie ma już tutaj tych poduszek powietrznych, jest to zwykły plastik. Natomiast wydaje mi się, że na parkingu może to spełniać swoją rolę. I podobnie jak z przodu, również tutaj mamy niebieską obwódkę, która symbolizuje nam naszą wersję hybrydową. Jeśli otworzymy drzwi, to zobaczymy, że mamy tutaj podwójną uszczelkę, która chroni nas przed brudem, jeśli jest zima, deszcz czy jakaś inna niesprzyjająca pogoda. Z tyłu mamy to samo, drzwi są dość duże, zauważcie, że one otwierają się w takim dość specyficznym kształcie, gdzie te okna wystają nam poza linię drzwi. Na to myślę, że warto zwrócić uwagę w jakimś garażu. Dalej widzimy gniazdo do ładowania pojazdu. Mamy tu oczywiście złącze AC, nie ma CCS-a. Możemy ładować samochód z maksymalną mocą 7,4 kW. Tył to chyba jeden z najładniejszych elementów C5 Aircrossa. Bardzo podobają mi się te duże lampy z czterema takimi obwódkami LEDowymi, które nawiązują zarówno do świateł z przodu, jak i tych obwódek niebieskich, które pokazywałem Wam na przednim zderzaku. Oprócz tego czarne logomarki, napis C5 Aircross, napis Citroen pod logo oraz oznaczenie Hybrid. No i na dole klasyczne dla segmentu, dla tego typu samochodów zabudowania plastiki. No i typowe w obecnych czasach udawane końcówki układu wydechowego. W przypadku wersji hybrydowej bagażnik stracił około 100 litrów względem wersji spalinowych, natomiast i tak jest całkiem pojemny. Jedyne, co można by tutaj narzekać, to wysokość, bo ta jest dość niska, natomiast mamy tutaj około 460 litrów plus mały schowek pod podłogą, w którym zmieścimy ładowarkę, kable, jakieś inne przedmioty typu zestaw naprawczy czy też gaśnica. Półki niestety nie da się zablokować w tej pozycji, a szkoda, nie ma to nawet żadnego haczyka. Natomiast jeśli chodzi o inne elementy praktyczne, mamy tutaj cztery uchwyty do zamocowania siatki, mamy światełko, złącze 12 V, no i jak to we francuskim samochodzie, nie ma tutaj ani jednego haczyka. Project Car.
Twój osobisty doradca motoryzacyjny. Najlepsze samochody, najniższe ceny. Jeśli chodzi o wnętrze C5 Aircrossa, to można powiedzieć, że jest to the best of PSA. W zasadzie mamy tutaj elementy, które są powyciągane z różnych modeli, powkładane wszystkie z nieco rozciągnięte wzdłużnie, bo ten samochód jest po prostu większy od innych modeli tej marki. Trochę mały jest ekran, szczerze mówiąc, tutaj aż się prosi, żeby wsadzić coś większego niż te 8 cali. Jest to oczywiście standardowy infotainment, który znajdziecie w każdym innym modelu Citroena. Nawiewy są takie dwudzielne, to też gdzieś nawiązuje do tych kształtów, które mamy w zderzaku. Jeśli chodzi o inne elementy, to podoba mi się, że daszek wykończony jest ekoskórą. Niestety tutaj tego już nie ma, tu jest nawet twardo. Szkoda, że to nie jest chociażby miękki materiał, taki jak jest tutaj. Tutaj lekko się to ugina. To jest takie tworzywo, które lekko przypomina ekoskórę, ale raczej nią nie jest. Fajne jest to przeszycie, które wygląda jak uchwyt, ale też uchwytem nie jest. Tutaj powiedzmy jest taki festiwal rzeczy, które wyglądają jak coś, ale tym nie są. Podobnie jak tutaj, to też jest niby ekoskóra, ale no ona jest inna niż ta ekoskóra na fotelach, więc tutaj myślę, że to jest tworzywo podobnie jak w tym miejscu. Jeśli chodzi o materiały, które mamy niżej, no to tutaj mamy już taki twardy plastik, który jest gorszej jakości plastikiem niż to, co jest tutaj. Konsola, przyciski, wszystko to jest znane z innych modeli. Możecie sobie sprawdzić testy C4, 3008 i tak dalej. Wybierak trybów jazdy, przycisk startu i to wszystko to jest tożsame z innymi modelami grupy PSA, czy też Stellantis, jak to się teraz nazywa. Skrzynia biegów również ma taki sam drążek, również od razu to powiem, zanim będę jechał, nie zapamiętuję trybu B, więc odzyskiwanie energii za każdym razem, nawet przy manewrowaniu, musimy przełączać. Mamy podświetlane cup holdery, takie same jak w 3008, taki sam jak w 3008 jest również podłokietnik, w DS7C również był taki sam. Jest on bardzo duży, ma tutaj takie tłoczone miejsce na dużą butelkę. Fajne rozwiązanie, bardzo praktyczne w tak rodzinnym samochodzie. Pod przyciskami skrótów klimatyzacji mamy ładowarkę indukcyjną, złącze USB-A oraz 12V. Schowek przed pasażerem jest dość głęboki, ale ma takie trochę dziwne kształty, przez co tutaj no, wejdzie w to miejsce na przykład butelka 1,5 litrowa, ale tutaj już niewiele się zmieści. No dość dziwny schowek. W C4, z tego co pamiętam, był znacznie większy, no ale to też nie jest jakieś specjalnie małe. Małe nie są również schowki w drzwiach kieszenie właściwie. One są bardzo długie, są zarówno wysokie, jak i wzdłużnie. Naprawdę sporo tam zmieścimy. Nad nimi są podłokietniki, które mają delikatną warstwę pianki, obszyte są ekoskórą. Obok nich widzimy takie aluminiowe, to jest prawdziwe aluminium, przynajmniej w dotyku bardzo dobrze je udaje, jeśli nie jest, ale stawiam, że jednak jest prawdziwe. W każdym razie tu jest taka aluminiowa obwódka na uchwycie do łapania drzwi. Wygląda to bardzo solidnie, bardzo ładnie, fajny akcent. I szkoda, że takiego fajnego akcentu zabrakło w tym miejscu, gdzie mamy zwykły plastik, który jest taki pusty w środku. Obok tej ekoskóry, obok tego aluminium wygląda to po prostu trochę tanio. Mogłoby być to zrobione znacznie lepiej. Góra drzwi jest wykonana z miękkiego tworzywa i choć to tworzywo wygląda tak samo jak to na górze deski, to to się nie ugina, a to już jak najbardziej, więc całkiem przyjemny akcent. Jeśli chodzi o kierownicę, no to to jest Citroenowa klasyka z tym dziwnym umiejscowieniem tempomatu z boku, chociaż tutaj jest, mam wrażenie, że przez pozycję siedzimy dość wysoko, jakoś to lepiej, bo choć troszkę widzę to, co tam się dzieje na tym tempomacie, ale i tak, żeby w pełni go nauczyć się obsługiwać, muszę kierownicę obracać i patrzeć, co jest z której strony. Za kierownicą warto zwrócić też uwagę na manetki typowe dla grupy PSA czy też Stellantis, ale tej francuskiej części Stellantisu. One wyglądają, jakby się całe ruszały, natomiast klika się tylko ten przycisk. Dość ciekawe rozwiązanie, takie nietypowe, ale są wygodne, są duże, więc bez problemu możemy je obsługiwać, jeśli chcemy szybko zredukować skrzynię, czy w zasadzie zredukować bieg. Przede mną wirtualne zegary, z którymi mam problem. Ja bardzo lubię wirtualne zegary, natomiast te są dość słabe, jeśli chodzi o to, co pokazują, jak pokazują. No nie wygląda to po prostu dobrze. Obsługa ich też nie jest jakaś super płynna. Co prawda wciskając trochę to przyspieszamy, ale te animacje są takie, no strasznie to działa wolno i no niezbyt ładnie. Są po prostu takie chamskie kafelki. Wygląda to dość tanio i dużo lepiej wygląda to w Peugeocie czy też w DS-ie. No Citroen jednak widać, że jest pozycjonowany najniżej z tej trójki.
Żeby jednak nie kończyć opisu przodu tak negatywnie, to warto wspomnieć o fotelach, które są super turbo komfortowe. Zwróćcie uwagę na sam ich kształt. Oczywiście to jest bardziej kanapa niż fotel, który będzie Was trzymał w zakrętach, ale jest to dość dobre nawiązanie do zawieszenia, które tak samo zbytnio w zakręcie nie będzie Was trzymało, zamiast tego skutecznie poradzi sobie z nierównościami. W każdym razie fotel jest bardzo miękki, to wszystko jest naprawdę fajnie wykończone. Tutaj mamy przyjemny w dotyku materiał, tutaj mamy ekoskórę, tutaj znów jest materiał w innym kolorze, tutaj znów jest ekoskóra. Z ekoskóry są też boczki, tutaj mamy takie przeszycie z jeszcze innego materiału i ten sam materiał, co był na dole, znajduje się tutaj oraz na zagłówku. Zagłówek jest regulowany przód-tył oraz góra-dół, więc możemy go dopasować bez problemu do swoich upodobań i nie jest tak idiotycznie ustawiony jak ten w C4. Może pamiętacie, tam było ustawione to w ten sposób, że musiałem siedzieć tak, no a tutaj mogę sobie go dopasować do tego, jak powinienem siedzieć. Oczywiście mieszczę się bez problemu, to jest dość duży samochód, chociaż zabudowanie konsoli i to, że ona się rozszerza, sprawia, że cały czas mam opartą nogę o ten element, który no nie jest zbyt równy, więc większemu kierowcy może to bardziej przeszkadzać. Mi na szczęście nie przeszkadza to aż tak bardzo. Choć samochód z zewnątrz może wydawać się większy niż jest, faktycznie ma zaledwie 4,5 metra długości. Nazwa C5 również sugeruje, że jest to dość duży samochód, jednak siedząc z tyłu widzimy, że jest to segment kompaktowych SUV-ów. Ja siedzę z tyłu typowo jak na krześle. Zwróćcie uwagę, że mam tutaj niemal kąt prosty. Siedzę no, jak na krzesełku. Pod fotelem kierowcy mam naprawdę sporo miejsca na stopy, choć nie jest go aż tyle jak w ostatnio testowanym Seacie Tarako. Tutaj też jakiś drobny taniec można byłoby uskutecznić, natomiast zdecydowanie wolałem pozycję w Tarako. Tam kanapa oddzielona była w proporcjach 60:40, w zasadzie siedziska, ponieważ oparcia było 40:20:40. Tutaj jest trochę inaczej, są to niby trzy niezależne fotele o tej samej szerokości, dzięki czemu możemy tutaj zamontować trzy foteliki, ale niesie to za sobą dość nieprzyjemne konsekwencje. Zwróćcie uwagę, że ja siedzę już na zapięciu pasa, więc jeśli ja go tutaj zapinam, muszę jeszcze po niego sięgnąć, to on w zasadzie wbija mi się w biodro, a no nie jestem jakimś ogromnym człowiekiem. Nie jest może jakiś dramat, ale na dłuższej trasie może to uwierać. Wtedy przysuwamy się bliżej drzwi, które są tutaj plastikowe i wtedy głową już dotykam tu, więc no troszkę dla większych osób ten tył może być problematyczny. Natomiast kanapa sama w sobie jest bardzo wygodna, siedziska są naprawdę miękkie. Oparcia foteli podobnie. Jest tutaj naprawdę wygodnie, komfortowo. Możemy sobie również odchylać to oparcie do tyłu. To jest odpowiednia dźwignia. Jak widzicie, o, teraz mam taką pozycję bardziej leżącą. I w tej jest nieco lepiej, ponieważ podsuwam się do przodu i wtedy to już nie wbija mi się w biodro. No ale pamiętajcie o tym, jak będziecie wybierali C5, żeby sprawdzić, czy tutaj bez problemu faktycznie mieszczą się te foteliki, tym bardziej, że złącza i Sofix są tylko na dwóch skrajnych miejscach. Tutaj pomimo tego, że rozmiar jest ten sam, musicie posiłkować się fotelikiem zapinanym o pasy, a ten środkowy pas musicie ciągnąć z góry stąd, więc to też nie jest najbardziej praktyczne rozwiązanie. Praktyczne jest natomiast przesuwanie kanapy, podobnie jak w Tarako, znów tutaj widzicie. O ile tam przesunąłem się i miałem sporo miejsca za sobą, no to tutaj już tak jest tego miejsca mocno na styk, ale dzięki temu powiększa się bagażnik, więc w awaryjnej sytuacji, jeśli wiezie dziecko, no to jest to do zrobienia. Oczywiście tych opcji regulacji jest więcej, to jest dość płynna regulacja, także dla każdego znajdzie się pozycja, która najbardziej odpowiadała i oczywiście podobnie możemy przesuwać każdy z foteli na tylnej kanapie. Jeśli chodzi o komfort, no to mamy tutaj nawiewy, mamy jedno tylko złącze USB-A, trochę mało. No a jeśli już rozłożymy się na tej kanapie, znajdziemy odpowiednią pozycję, to widać, że jest to segment C-SUV-ów, ponieważ podłokietnik jest znacznie węższy niż ten w przednich drzwiach. Tutaj chciano jak najwięcej miejsca zostawić pasażerom z tyłu i przez to on jest no taki, że ta ręka nam się ześlizguje. Natomiast ta powierzchnia w tym miejscu jest wygięta pod kątem w naszą stronę, przez co cały czas obija się o nasze biceps czy o przedramię, zależnie jak tutaj rękę ułożymy i ciężko znaleźć pozycję. W zasadzie najlepiej zdjąć ręce i trzymać je w ten sposób. Niestety nie ma tutaj podłokietnika środkowego, możemy jedynie złożyć oparcie tego fotela i w ten sposób sobie jakoś z tym radzić. Jak zauważycie, to wyjeżdża nam razem z siedziskiem, ponieważ chodzi o to, żeby była tutaj niemal prosta podłoga. W ten sposób musimy przewozić długie przedmioty, ale według mnie zdecydowanie brakuje tutaj prawdziwego podłokietnika.
Jeśli Waszym największym oczekiwaniem wobec samochodu jest komfort, to C5 Aircross zdecydowanie jest samochodem dla Was. Sorry, że tak zaczynam od w zasadzie podsumowania, ale ten komfort to jest najważniejsza cecha tego samochodu. No i może jeszcze trochę praktyczność, bo mam tutaj sporo schowków, całkiem sporo miejsca jak na ten segment, ale jednak ten komfort wybija się ponad wszystko inne. Przede wszystkim zawieszenie jest bardzo miękkie, ono fajnie sobie radzi z nierównościami, nie dobija, nie hałasuje, tutaj naprawdę możemy sobie płynąć niezależnie od tego, jaka jest droga, choć wydaje mi się, że nowe zawieszenie, jakie zastosowano w nowej C4, jest jeszcze bardziej komfortowe, ale to najlepiej byłoby porównać wsiadając z jednego auta do drugiego, a ja C4 jeździłem kilka miesięcy temu, zaraz po jej premierze. Jeśli lubicie lekkość prowadzenia francuskich samochodów, no to tutaj będziecie zachwyceni. Ta kierownica nawet na postoju wręcz pływa. Ona oczywiście usztywnia się względem prędkości. Im szybciej jedziemy, tym jest sztywniejsza. Natomiast zwróćcie uwagę, teraz stoimy i ona lata sobie, nie? To jest taki bardzo miękki układ kierowniczy, ale też, tak jak mówiłem, względem prędkości w zakrętach potrafi być nieco bardziej sztywny, a to, że jest tak miękki, świetnie sprawdzi się w mieście, gdzie ten samochód, wydaje mi się, będzie spędzał najwięcej czasu, gdzie będzie odwoził dzieci do szkoły, jeździł na zakupy i tak dalej, a tam podczas manewrowania na pewno taki układ kierowniczy, takie zestrojenie układu kierowniczego się doceni. Jeśli chodzi o dynamikę układu napędowego, no to tutaj nie ma się do czego przyczepić. Układ hybrydowy typu plug-in daje nam tą zaletę, że możemy jeździć na prąd w warunkach miejskich przez około 35 w zimie do nawet 50 km w lecie. Oczywiście możemy przejechać więcej na dłuższej trasie, bo samochód sobie troszkę energii odzyska i tak dalej. Natomiast takie sztywno z naładowania to będą te zakresy, a nawet po rozładowaniu akumulatorów w mieście to nie będą jakieś straszne wyniki, ponieważ powinniśmy się zamknąć w okolicach 5 do 6 litrów na 100 km. Oczywiście w trasie, na autostradzie szykujcie się na bliżej 10, no ale to już taka cecha pluginów, w zasadzie wszystkie palą około tej dychy przy 140 km na godzinę. Nie będę jakoś specjalnie przedłużał tego filmu i zanudzał Was infotainmentem, opowiadaniem o tym, jak to działa, no bo w zasadzie w każdym Citroenie, w Peugeotie działa to w zasadzie tak samo, nawet w DS-ach działa to w zasadzie identycznie. Zależnie od modelu działa to szybciej lub wolniej, ale zasada działania jest taka sama, czyli trójklik i pojawia nam się menu. Jeśli klikniemy sobie jakiś z tych kafelków, no to mamy tutaj wszystkie informacje. Tak jak widzicie, działa to całkiem sprawnie, całkiem płynnie. Ta mapa nie ma jakichś dużych ścięć. Tutaj pod spodem mamy skróty do tych wszystkich funkcji, które wywołujemy tym trójklikiem. No, jest to standardowy dla PSA infotainment. No nie sposób zapomnieć o tych zegarach, ponieważ one są dość specyficzne, wyglądają dość tanio. Ta rozdzielczość nie jest najlepsza, a sytuacji nie poprawiają też grafiki, które są po prostu są zwykłe trzy kwadraty, prostokąty. Wyglądają trochę tanio, to nie wygląda jak coś nowoczesnego, choć powinno takie być w końcu to wirtualne zegary. Zdecydowanie Citroen powinien poprawić te grafiki, to jak to wygląda. No, najgłupszym rozwiązaniem na tych zegarach jest to, że jest to plugin, więc mamy po jednej stronie złącze do ładowania, po drugiej mamy wlew paliwa i wygląda to w ten sposób, że po prawej mamy paliwo, po lewej ładowanie, natomiast wskaźniki w samochodzie są odwrócone. Na zegarach mamy po prawej ładowanie, a po lewej stan paliwa i strzałeczki są oczywiście w przeciwnych kierunkach. To jest jakieś strasznie idiotyczne rozwiązanie, tym bardziej, że to jest ekran, więc można było tutaj zaprogramować cokolwiek i bez problemu byłoby to do po prostu ustalenia przez programistów, jak ta grafika ma wyglądać. Nawet kwestią aktualizacji softu można to zmienić. To nie są zegary fizyczne, gdzie trzeba byłoby produkować nowy model, tylko właśnie zwykły ekran, więc kompletnie nie rozumiem, jak ktoś mógł zrobić to w ten sposób, no ale można powiedzieć, że jest to tradycyjne Creative Technology. Skoro zawracam, to warto, żebyście zobaczyli te standardowe dla grupy PSA kamery z udawanym widokiem z góry. Mam nadzieję, że to jak najszybciej odejdzie w zapomnienie i po połączeniu z FCA w Stellantis wezmą lepsze kamery, chociażby te z nowej 500, które no, te kamery nawet nie mają podjazdu do tych, które są w nowej, małej
500, to jest po prostu dramat. No i wstyd, żeby w 2021 roku coś takiego było montowane. I o ile w Citroenie wiele osób może jeszcze na to przymknąć oko, no to w DS-ie, który aspiruje do premium, jest to naprawdę ciężkie do zaakceptowania. Na pewno podczas jazdy docenicie fotele, które są super miękkie, o tym już mówiłem na postoju, są bardzo wygodne. Oczywiście raczej w zakrętach, jak widzicie, tutaj nie ma jakiegoś podparcia bocznego, więc będziecie się ślizgać. No ale to nie jest samochód na pokonywanie ciasnych łuków. Docenicie ich komfort na pewno na dłuższej trasie, kiedy przejdziecie kilkaset kilometrów, czy w mieście jeżdżąc po jakiejś kostce brukowej albo nierównościach. Jak mogliście zauważyć, C5 Aircross to przede wszystkim komfort, komfort i jeszcze raz komfort, plus trochę rozwiązań rodzinnych. Jeśli chodzi o mnie, to nie jest to samochód na pewno dedykowany dla mnie. Jak mogliście już pewnie zauważyć w innych filmach, ja dużo bardziej wolę takie ostre linie, ostry design, nieco bardziej sportowe zacięcie w samochodzie, nawet jeśli nie jest to samochód stricte sportowy. Natomiast doceniam to, że C5 Aircross jest taką jeżdżącą rodzinną kanapą. Tutaj bez problemu zapakujemy dwójkę dorosłych, trójkę dzieci, dzięki temu, że z tyłu są trzy osobne fotele, możemy zapakować nawet trzy foteliki i bez problemu pojechać na dłuższe wakacje. I nawet ten bagażnik pomniejszony o baterię nie będzie robił nam w tym za dużych kłopotów. Oczywiście C5, jak każdy Citroen, jak w zasadzie każdy samochód, niezależnie od producenta, ma trochę wad. Tutaj te wady wynikają przede wszystkim ze wspólnych technologii grupy PSA. Są to kamery, na które zawsze narzekam, jest to skrzynia biegów, która nie pamięta trybu B, jest to wykończenie w niektórych miejscach, infotainment i te dziwne wirtualne zegary, które są wirtualne, ale są tak mało konfigurowalne, że w zasadzie niewiele nam przekazują i w znacznie tańszych samochodach można znaleźć lepsze rozwiązania. Nie zmienia to jednak faktu, że C5 Aircross to bardzo ciekawy, dobry samochód, który naprawdę może przekonać wielu kierowców do siebie i myślę, że wiele osób znajdzie w nim to, czego oczekują, czyli komfort, wygodę i taką praktyczność na co dzień. Jeśli natomiast Wy chcielibyście sprawdzić dokładnie ten egzemplarz, czy też C5 z inną wersją napędową, to zapraszam Was do salonu WIW Citroen w Opolu, gdzie będziecie mogli sprawdzić dokładnie ten egzemplarz, czy tak jak wspomniałem, inne wersje napędowe. Ja się z Wami już żegnam, czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, co sądzicie o takich wygodnych kanapowozach rodzinnych. Widzimy się za tydzień, do zobaczenia, cześć!